stóp, parę stóp. Z głodu gotów wcześniej biedzie wołu zjeść. Wołu zjeść. Psy szczekają. Pani siedzie, pali sześć. Pali sześć. Psy szczekają. Pani siedzie, pali sześć. Krosza nie ma, ten jest kiep. Ten jest kiep. Przy półmisku, której wiedzie, temu cześć. Temu cześć. Psy szczekają. Pani siedzie, pani sześć. Pani sześć. Psy szczekają. Pani siedzie. Pani sześć. Pani sześć. Pani siedzie, pani sześć. Nie maj sobie łeb, zawraca głupi lud. Że chcie człeku nie zawiedzie, więc go pieść. Więc go pieść. Psy szczekają. Pani siedzie, pani sześć. Pani sześć. Psy szczekają. Pani siedzie, pani sześć. Pani sześć. Pani siedzie, pani sześć. Uniwersytetu Warszawskiego pod batutą Iryny Bogdanowicz. Usłyszeli Państwo jeszcze Stanisława Moniuszkę, Darmo Zjada i Laurę i Filona Karola Kurpińskiego. A teraz, jak to studenci mieli w zwyczaju i dalej mają w zwyczaju, proszę Państwa, w wykonaniu chóru Uniwersytetu Warszawskiego Wypijmy! Przyjaźń nasza trwa wiecznie, zjeźmy jeszcze raz toast nasz, jeszcze raz toast nasz. Przyjaźń nasza trwa wiecznie, jeszcze raz toast nasz, jeszcze raz toast nasz. Przyjaźń nasza trwa wiecznie, zjeźmy toast nasz, jeszcze raz toast nasz. Proszę Państwa, w czasach, gdy powstawał Uniwersytet Warszawski, rokokowe suknie mocno poszerzone w biodrach oraz wysokie peruki okraszane piórami bezpowrotnie przeszły do lamusa. Obowiązywała moda w stylu empiru, oznaczająca się lekkością, powrotem do naturalnego kształtu sylwetki, silnymi nawiązaniami do antyku. Długie, zwiewne suknie z delikatnych materiałów, z bufiastymi rękawami i wysokim stanem korespondowały z romantycznym wizerunkiem pięknych kobiet. Również panowie zamienili białe pończochy i peruki, i lakierki z klamerkami na fraki i wysokie buty.
Za chwilę na naszej scenie pojawią się panie w strojach z pierwszych lat Królestwa Uniwersytetu Warszawskiego. Panie są ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu Krynolino. Będzie to szczególna okazja, żeby przyjrzeć się z bliska strojom z XIX wieku i usłyszeć nasz fachowy komentarz. Stroje na przestrzeni dwóch pierwszych dekad XIX wieku, mimo swojego wyraźnego podobieństwa na pierwszy rzut oka, ulegały ciągłym zmianom i modyfikacjom. Z najnowszymi propozycjami można było zapoznać się na łamach magazynów, takich jak Ackerman's Repository w Wielkiej Brytanii czy La Belle Ensemble we Francji. Prezentowane tam ryciny stanowiły odpowiednik zdjęć w dzisiejszych magazynach. A fakt, że były następnie przedrukowywane w wielu europejskich krajach i powielane jak tylko się dało, pozwalał na rozprzestrzenianie się nowych trendów. Zapraszam na scenę modelkę pierwszą. Zobaczą Państwo spodnią warstwę kobiecego stroju, który stanowi krótka koszulka na ramionczkach, chroniąca kolejne warstwy ubioru przed naturalnym potem albo brudem. Wykonana jest z cienkiej bawełny, marszczona nad biustem i wykończona bawełnianą koronką. Na koszule noszona jest sznurówka. Jest to króciutki gorset wykonany z bawełnianej surówki na ramionczkach, którego celem było uniesienie biustu do góry. Aby ochronić gorset przed zafarbowaniem od ciemnej sukni oraz aby suknia nie przykleiła się do nóg, na całość nakładano sięgającą kostek bawełnianą lub lnianą halkę. Na nogi zakładano pończochy, najczęściej białe. Dziękujemy. Prosimy na scenę drugą modelkę. Służące z początku XIX wieku nie posiadały jeszcze kojarzonych z epoką wiktoriańską czarno-białych uniformów. Charakterystycznymi elementami... Zapraszamy. Tak. Charakterystycznymi elementami ich stroju były biały czepek oraz fartuch, przydający się przy różnego rodzaju domowych robotach i chroniący ubranie przed zabrudzeniem. Służące często dostawały też w prezencie stare, zniszczone lub niemodne już stroje swoich pań, które przerabiały według swoich potrzeb, co skutkowało tym, że ich ubiory często składały się z niekoniecznie pasujących do siebie względem kolorów i deseni elementów. Dziękujemy. Zapraszamy panią, która pojawi się w sukni porannej. Suknie poranne były w większości przeznaczone do noszenia po domu. Nie oglądał ich nikt oprócz rodziny i w związku z tym w mniejszym stopniu niż pozostałe typy stroju podążały za najnowszą modą. Nie musiały być też tak bogato zdobione. Czasami zresztą jako strój domowy wykorzystywano starsze suknie. W tego typu swobodnym stroju kobiety oddawały się pisaniu, lekturze, rysunkom czy też robótkom ręcznym. Strój uzupełnia czepek, noszony wbrew temu, co może się dzisiaj wydawać, przez panie w każdym wieku i każdego stanu. Zapraszamy teraz na scenę dwie modelki. Obie modelki prezentują suknie dzienne. Dzienne toalety miały kilka wariacji. Mogły składać się z prostej, jednoczęściowej sukni, odciętej wysoko pod biustem, zmarszczonym, gładkim lub zakładanym stanikiem oraz pojedynczymi lub podwójnymi rękawami. Dekolt mógł być wmarszczony na stałe lub za pomocą sznurka, tak by jego głębokość oraz rozmieszczenie marszczenia można było modyfikować. Charakterystyczne dla całej dekady było marszczenie spódnicy jedynie z tyłu, przez to sylwetka wydawała się zdecydowanie smuklejsza. Kremowa suknia jest wzorowana na obiekcie z Victoria and Albert's Museum. Spódnica sukni ma kształt kolumny, a jej dół oraz rękawy zdobi ozdobny haft. Na specjalną uwagę zasługują podwójne rękawy, wierzchnie krótkie i bufiaste, spodnie obcisłe i długie, noszone w chłodniejsze dni. Były one przywiązywane do otworu pachy tasiemkami, doszywane lub dopinane na guziki. Modelka obok nosi suknię uszytą według podobnego kroju, ale z odpiętymi spodnimi rękawami. Panie uczesane są w najmodniejsze w tamtej dekadzie koafitury z lokami po obu stronach czoła i wysokim kokiem, które współgrają z modnymi wtedy kapeluszami, z głęboką główką i szerokim rondem. Niezbędnym dodatkiem stroju była mała, ściągana sznurkiem torebka, która stanowiła pewną nowość stroju. Damski.
stroju. Przepraszam, kolego Karolu, czy koledzy też tak niewygodnie się czyta jak mnie z tej karty? Tak. Wystarczy popatrzeć na te piękne panie. Jeszcze kilka dziesięcioleci wcześniej kobiety torebki kryły pod ubiorem. Wiedzą państwo dlaczego? Bo torebki były uznawane za część bielizny. I z początku XIX wieku nie pozwolili sobie na ukrycie, to znaczy, ponieważ zmieniła się moda, to torebki zaczęto nosić w ręku. Chociaż dla wielu kobiet one wciąż pozostawały elementem bielizny i początkowo ich widok mógł budzić zgorszenie. Jednym z najbardziej oryginalnych elementów... Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy następną panią. Jednym z najbardziej oryginalnych elementów znajdujących się w garderobie kobiety modnej w połowie dekady były suknie posiadające fantazyjne, zmarszczone w kilku miejscach rękawy, znanych jako mamy ludzkie. Takie, jak prezentowaliśmy właśnie tutaj kreacje. Tego typu rękawy nie były zwykle częścią sukni, ale elementem śmizetki lub modestki, czyli uszytej z cienkiego materiału krótkiej bluzki, zwykle związanej w talii, na poziomie talii lub aktualnie, jak jest w modzie, na poziomie właśnie talii, noszonej pod zewnętrzną warstwą stroju, zarówno ze względów estetycznych, jak i praktycznych. Sukienki noszone z takim dodatkiem najczęściej nie posiadały rękawów, a jeżeli już posiadały, były one czysto dekoracyjne. Tak jak w przypadku zaprezentowanej kreacji uszytej z chabrowej bawełny. Jednak założenie takiego ubioru bez modestki lub dodatkowych długich rękawów nie wchodziło w grę, gdyż suknia na ramionczkach byłaby uznana za nieobyczajną i zbyt śmiałą. Proszę sobie wyobrazić panią bez modestki. Strój uzupełniają fantazyjne dodatki, ozdobiony piórami turban broszka z miniaturą podkreślającą podniesioną w sukni talię oraz koralowe bransolety noszone na obu nadgarstkach, które nawiązują do ubioru orientalnego. Następna modelka prezentuje szarą suknię dzienną z końca dekady. Zmiany w modzie widoczne są oczywiście gołym okiem. Talia ciągle umiejscowiona jest wysoko, jednak zdecydowanie niżej niż 5 lat wcześniej. Stanik jest również bardziej zabudowany. O, dziękuję kolego. Stanik jest również o wiele wyżej zabudowany i sięga po szyję. A modelowany zaszewkami, a nie marszczeniem. Uwagę zwracają też zdobienia sukni wykonane z obszytego materiałem sznurka i ułożone w skomplikowane zawiasy. Zmianę na przestrzeni lat uległ również kształt spódnicy, której obwód u kostek zdecydowanie się zwiększył, nadając jej kształt bardziej stożka niż kolumny. Całość dopełnia kapelusz o znacznie szerszym niż poprzednio rondzie oraz śmizetka z białą, nakrochmaloną kryzą. Dziękujemy. Ósma już modelka. Jej toaleta składa się z białej sukni porannej i spencera. W pierwszych dwóch dekadach XIX wieku był to najbardziej popularny, nieoficjalny strój damski. Krótka kurteczka pierwotnie była strojem męskim. Jego nazwa pochodzi od nazwiska hrabiego Spencera, który usunął poły fraka po tym, jak zapaliły mu się od kominka. Prezentowany model wykonany jest z zielonego jedwabiu. Nie posiada zapięcia, jest wkładany przez głowę i ściągnięty w talii paskiem. Wokół dekoltu znajduje się dekoracja wycinana w zęby. Suknia uszyta jest z białego batystu. Dół spódnicy udekorowany jest kilkoma rzędami koronki. Pod koniec drugiej dekady XIX wieku spódnice stawały się bardziej rozkloszowane, jednocześnie zyskując rzędy ozdób. Całość stroju uzupełnia modestka wykończona potrójną plisą przy kołnierzu. Spencery nie musiały mieć długich rękawów i nie były tylko przeznaczone do ochrony przed chłodem. Popularne były również wersje z krótkimi rękawami lub noszone w letnich miesiącach. Modele wykonane z cienkich, przejrzystych tkanin. Dziękujemy. Następnym strojem jest pelisa z około 1820 roku. Wykonana z tkaniny wełnianej, ma nieco obniżoną w stosunku do wcześniejszych strojów talię i mocno rozszerzaną spódnicę.
Nosząca ją dama potrzebowała większej ilości halek, by utrzymać taki kształt. Dlatego popularnym wówczas rozwiązaniem były halki usztywniane sznurkiem, które po mocnym nakrochmaleniu nadawały spódnicą porządną objętość. Po prostu były takie bardziej szersze były. Suknia posiada zarówno długie, jak i krótkie ozdoby, ozdobne rękawy. Stanik udekorowano sznurkiem obszytym tkaniną ułożonym w misterne zdobnienia. Charakterystyczny jest też układ dekoracji, biegnącej od pasa w talii w kierunku ramienia, co jest motywem bardzo popularnym przez następne pięciolecie. Na całej długości zapinana jest na rząd haftek. Pelisa spełnia głównie funkcję płaszcza, dlatego mogła być noszona razem z suknią dzienną pod spodem lub jako samodzielny ubiór. Strój uzupełniają akcesoria takie jak szmizetka z ozdobną broszką oraz budka przyozdobiona piórami, strusimi i kokardami. Dziękujemy. Prezentowana suknia z 1812 roku została uszyta z czarnego bawełnianego batystu i posiada charakterystyczny dla epoki marszczony przód oraz wysoko podniesioną wraz z białymi dodatkami, czyli takimi jak na przykład pokazana tutaj szmizetka z wysokim kołnierzem oraz czarnym welonem, stanowi strój charakterystyczny dla drugiego etapu żałoby, tak zwanej półżałoby, gdzie do wypełnionej czernią garderoby można było ponownie wprowadzić niewielkie akcenty kolorystyczne, takie jak odcienie fioletu czy właśnie biel oraz delikatne błyszczące materiały. Dodatkową ozdobą stroju jest brosza wzorowana na najpopularniejszej z XIX wieku biżuterii żałobnej, w formie której przechowywano na pamiątkę włosy utraconej osoby. Dziękujemy. W drugiej dekadzie XIX wieku w modzie balowej nadal królowały białe, zwiewne ubiory. Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych lat stały się one bogaciej dekorowane. Natłuk ozdób ułożonych w przemyślany schemat kumulował się w dolnych partiach spódnicy. Umieszczano tam hafty, marszczenia, watowania, plisy, ryuszki. Nie inaczej jest w przypadku prezentowanego modelu, wykonanego z jedwabiu i wzorowanego na rycinie z Label Assemble z 1816 roku. Skromna góra sukni z koronkowymi elementami i małymi bufiastymi rękawkami jest odcinana tuż pod biustem. Lekko rozszerzona ku dołowi, spódnica zwraca uwagę przepychem i obfitością zdobień w postaci marszczeń, pereł i kwiatów w kontrastowym kolorze. Z dekoracją sukni harmonizują ozdoby wpięte w misternie ułożoną fryzurę. Całość stroju uzupełniają niezbędne akcesoria balowe, długie białe rękawiczki oraz wachlarz. Kolejna już 12. suknia na scenie. To suknia balowa, datowana na około rok 1815. Dodatkowy stanik, tak zwany top, jest elementem szytym i zakładanym oddzielnie, pozwalającym właścicielce na odświeżenie wyglądu posiadanej i noszonej już wcześniej kreacji, co jest wyjściem zarówno bardzo praktycznym, jak i ekonomicznym. Wystarczy założyć dodatkowy top i ma się już nową sukienkę. Sama suknia nadaje się do założenia zarówno z nim, jak i bez niego, a w zależności od użytej góry oraz dodatkowych ozdób, strój może całkowicie zmieniać swój wygląd pomiędzy kolejnymi wyjściami. Uwagę zwraca długość spódnicy, która sięga zaledwie do kostek, odsłaniając płaskie, skromne baletki. Dziękujemy. Teraz zobaczymy modelkę prezentującą suknię wzorowaną na portrecie pięknej Marii Walewskiej, która była ukochaną Napoleona. Strój przykuwa uwagę zarówno szlachetną tkaniną, jak i bogatymi zdobieniami. Jest to aksamitna kreacja wieczorowa z detalami wykonanymi ze złotej pasmanteli. Ostatnią prezentowaną sylwetką jest czerwona aksamitna suknia wieczorowa z krótkimi rękawami, przepasana w talii długim złotym sznurem. Włosy zostały upięte w misterny kok z loczkami charakterystycznymi dla fryzur z tego okresu oraz udekorowane sznurami pereł.
Rękawki oraz stanik sukienki zostały specjalnie udrapowane, by stworzyć wrażenie miękkości oraz przepychu, a spódnica spływa swobodnymi falami, nawiązując do ubiorów antycznych. Przy dekolcie na linii ramion wszystko koronki, wszyto koronki, tworząc ozdobny kołnierz znany pod nazwą Czerczeskę lub Szerys. Ten detal był szczególnie popularny na dworach władców europejskich i można go dostrzec na wielu portretach pochodzących z tego dziesięciolecia. Cały strój jest rekonstrukcją ubioru z portretu księżniczki bawarskiej Amelii Augusty Wittelsbach. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu Krynolina. Brawo! Dziękujemy Panią bardzo. Zapraszamy każdą z Pań osobno jeszcze do prosceniu, żebyśmy mieli szansę jeszcze raz zobaczyć każdą niezwykłe stroje. Króciutko po kolei. Tak. Piękny pokaz mody i żaden Gucci nie powstydziłby się właśnie takiego pokazu mody w XIX wieku. Proszę Państwa, dzięki Stowarzyszeniu Krynolina mieliśmy okazję poznać za ten występ. Sekrety mody. Dezynfekcja. Na miejsca, złóż się. Bi! Stój! Lekarz! Proszę Państwa, jest krew. Tym samym uroczyście oznajmiam, że pojedynek o teorię naukową i zastosowanie w praktyce wygrał Tadeusz Jerzy Tomaszewski herbu Bończa, pozwany przez Marcina Jana Kajetana Zabłockiego herbu Łada. W samych siebie sprzed 200 lat wcielili się profesor Tadeusz Tomaszewski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marcin Zabłocki, doktor, inżynier, architekt, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy. Brawo! Zapewniam Państwa, że próba była równie emocjonująca jak występ, ponieważ doszło do złamania broni, walki i pierwszej krwi, która pokazała się już tam za Instytutem, za polonistyką. Polski najpiękniejszy kwiat. Pod pomnikiem Chopina świat na chwilę się zmienia. I przez jedną godzinę uśmiechniętą masz minę. Cóż takiego to sprawia? Właśnie się zastanawiam. Granie na fortepianie przez młodziutkie dwie panie? Usiądź, gościu, pod lipą, ławki nowe nie skrzypią, a odkryjesz na nowo muzykę, daję słowo. Walc rozhula ci myśli, zimą z płytą się przyśni i mazurka usłyszysz, co zabłąkał się w ciszy. Róże pąki rozwiną, osy pszczoły przypłyną na koncert Fryderyka. Taką moc ma muzyka. Toć to tylko godzina. Będziesz później wspominał chwilę przez długie lata, zwłaszcza na końcu świata. Chopin Polskę rozsławił i w Paryżu też bawił. Jego dzieła zna cały świat. Ty też poznaj i promuj. Gdzieś daleko i w domu polski najpiękniejszy kwiat. Chodź, Mikołaj. Mikołajowi na dzień powszedni.
Gdzieś toczy się zwykłe czy niezwykłe życie. Ktoś tworzy projekty w pocie czoła, w zachwycie. Ktoś śpiewa pod nosem arie, też kuplety, gdy dania przyrządza lub smaży kotlety. Ktoś dokonuje odkryć, ktoś ma dużo kasy. Ktoś niszczy, wycina, a ktoś szanuje lasy. Ktoś chwasty wyrywa, ktoś pielęgnuje róże. Ich właśnie taki świat dogonił lub urzekł. A ty graj, synku, wygrywaj polonezy, mazury dla dobra Polski, ojczyzny, dla dobra naszej kultury. Dziękujemy, pani Elżbieto. Pani Elżbieta ma jeszcze dla państwa suweniry, które za chwilę rozda. Może tędy, pani Elżbieto? A ja poproszę teraz swojego kolegę Karola, żeby przeczytał co nieco o Fryderyku Chopinie. Młody Fryderyk Chopin mieszkał wraz z rodziną w latach od roku 1817 do 1827 w służbowym uniwersyteckim mieszkaniu w dzisiejszym gmachu prorektorskim, Wydział Orientalistyki. Gdzie jest Wydział Prorektorski? Znaczy, gdzie jest Wydział Orientalistyki? Ktoś wie? Tak, dokładnie. Tamten budynek koło Biblioteki Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Z dumą więc mówimy o związkach wielkiego kompozytora z naszą uczelnią. Dlatego właśnie podczas uniwersyteckiego wehikułu czasu nie może zabraknąć Fryderyka Chopina. Aby też przypomnieć o związkach słynnego pianisty z uniwersytetem w dzieciństwie oraz w latach studenckich, zapraszamy do wysłuchania niezwykłego koncertu fortepianowego. W postać małego Frycka wcieli się, którego już państwo poznali, Mikołaj Plak, uczeń czwartej klasy szkoły muzycznej imienia Juliusza Zaremskiego, a rolę Chopina młodzieńca odegra dosłownie i w przenośni student Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, Tomasz Zając. Podczas koncertu usłyszymy utwory Fryderyka Chopina następujące. Polonez G-moll, polonez B-dur, polonez A-dur, preludium E-moll opus 28, preludium numer 4, preludium A-dur opus 28 numer 7 oraz kontredans. Proszę państwa, Mikołaj Plak. Thank you.
Szanowni Państwo, pamiętam sądowe wyjazdwo i szanowna publiczności, gdy przed 2 laty po raz pierwszy zniosłem się kurycznie. Powtórzyłem to doświadczenie. Po raz kolejny. Dobrze, dziękuję bardzo panu Katowie. Dzisiaj zaś wyzdobyłem już troszkę więcej doświadczenia. Nie szczędząc pracy ani kosztów, spróbuję powtórzyć ten wyczyn. Mam nadzieję, że spojrzycie przychylnym okiem na moje starania. Szanowny pan Magier wyposażył także balon w urządzenia meteorologiczne swojej własnej produkcji. Pozwolą one przede wszystkim stwierdzić, na jaką wysokość zawędruje, ale też zbadać jakość powietrza, jego wilgotność, temperaturę oraz elektryczność. Mam nadzieję, że tym razem spojrzycie Państwo na mnie przychylnym okiem.